No, na Krokuta! Bo się poczułem dzisiaj 100% jak Kamilto. Bo jeszcze się mi nie zdarzyło tak później jeszcze wygrać. No ale w sumie fajnie się skończyło. Będzie to wspominać. Tak jak mówię, no, myślę, że na pewno z tego weekendu ja będę mógł być bardzo zadowolony. Kamilowi tutaj dałem szansę, no ale spóźniłem tyle, to on nie wykorzystał, no to ja mu powiem. Dawid, żarty żartami, ale te zawody to był taki potrzebny zastrzyk, żeby no, kolejne miesiące ciężkiej pracy tutaj przerobić? Myślę, że tak. Myślę, że to nam wszystkim dobrze zrobi. O ile wrócimy do domu i się nie okaże, że to jest nie halo, ale no, mam nadzieję, że te środki, które tutaj były przedsięwzięte, to pozwolą na to, że wrócimy do domu i będziemy zdrowi i będziemy mogli spokojnie kontynuować treningi. Ale właśnie mamy też taki zastrzyk trochę adrenaliny, trochę tej energii, jaką dają kibice, tutaj byli. Mimo, że nie było ich bardzo dużo, ta atmosfera na Kości była super, więc za to im bardzo serdecznie dziękuję, że chcieli się z nami tutaj cieszyć. No i mam nadzieję, że odwdzięczyliby się dobrym pokazem. Jakie pozytywy? To najbardziej się zadowoliło w ten weekend. Chodzi mi o pracę wykonaną, no bo to, że wygrałeś, no to się spodziewaliśmy. No widzisz, ja się tak do końca nie spodziewałem. Wiedziałem, że mnie na pewno na to stać, ale no wiadomo, że na zawodach nic nie jest pewnego i trzeba walczyć do samego końca. Tak jak mówiłem dzisiaj, po wyjściu z progu, no to było tak, ciągi lewlezie, bo to samo nie poleci. No. Także była na pewno ten dreszczyk adrenaliny i tego, tej takiej werwy do pracy i myślę, że to nam pozwoli właśnie z tego czerpać siłę na kolejne miesiące pracy przed zimą. Dawid, ale mówiłeś, że spóźniłeś na ten skok, ale to jest znowu było widać, że i tak jakieś dużo wyżej niż większość rywali. To z czego to wynika? To jest taka duża noc u ciebie teraz, że nie ma tak dużego spóźnienia, jak w stanie utrzymać tego systemu. Nie umiem ci powiedzieć, z czego to wynika, bo jeszcze się mi tak bardzo nie udało spóźnić chyba w swoim życiu, żeby to jeszcze uleciało, bo tak spóźnić to się mi zdarzało, ale wtedy już nie odlatywało. Nie, to jest żal, że nie pamiętasz sobie, że jednak nie będzie wykonywanie lepiej jednej nagrody za konkursy. No właśnie, no tylko za konkursy, no to też trudno to nazwać wtedy całym cyklem Grand Prix, no jednak przeważnie i Puchar Świata i ten Grand Prix się zachowało tym, że tych konkursów jest kilka i zwycięża ten, kto był najlepszy w ogóle konkursów, a przy dwóch konkursach no byłoby to, wydaje mi się, trochę niesprawiedliwe. Z drugiej strony też nie wszystkie kraje się tutaj zrobiły, jedne bo nie mogły, inne bo nie chciały, no więc to takie by było wtedy gadanie. No. Ja to po prostu przyjmuję na klatę, ja się cieszę, że te dwa konkursy zaprezentowałem się z dobrej strony i ja wierzę w to, że to mi da energię właśnie do dalszej pracy przed nim. Prawda jest taka, że z tego co tam czytałem, to tak naprawdę te testy przed kolejnymi konkursami byśmy musieli robić jeszcze na tych poprzednich. Tak by to z grubsza wychodziło, zanim zdążą to przewadać, zanim to będzie wyniki. Nie mam pojęcia, jak to będzie zorganizowane, ale no, na moje szczęście nie ja się muszę tym zajmować i nie na mojej głowie to jest. Ale współczuję tej osobie, która będzie musiała się tym zajmować i będzie musiała no, to zorganizować tak, żeby to było po pierwsze zgodne z przepisami, a po drugie fizycznie wykonalne. Dzięki.